wszystkich radnych w Sołec z terenu gminy Brody. Otwórzcie swoje serca, drogi prostucie, kochajcie Boga i bliźnich miłujcie. Boże! Co to za problem z skaranie? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie cioci mieszkanie? Idź już gdzie indziej, pytaj, wolna droga. Ja dzisiaj czekam na samego Boga. Ciemna nocy. Na te wyjątkowe święta, moi kochani, w imieniu samorządu gminy Brody, w imieniu pana przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, wszystkich radnych, pana sekretarza, pani skarbnik, wszystkich pracowników gminy, składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo miłości, radości, Bożego błogosławieństwa, uśmiechu na twarzy dla was, szanowni państwo, i dla wszystkich domowników naszej pięknej gminy. Wszystkiego najlepszego. Pragnę państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia dla was, dla waszych najbliższych, dla waszych rodzin. Zdrowych, spokojnych, radosnych, błogosławionych, prawdziwie rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Aby Dzieciątko, Boża Dziecina, spełniła wszystkie wasze pragnienia, marzenia, błogosławiła waszym domom, waszym bliskim i dała wam tyle łask, ile tylko potrzebujecie. Wesołych świąt. Niech Bóg was prowadzi. Dziękuję.
cieszymy się, że jesteśmy mieszkańcami takiej właśnie gminy, która stawia na edukację. Wiemy, że przez dobrą szkołę wiedzie najprostsza droga do dobrej przyszłości. Dziękuję za Pani starania, okazaną pomoc i wsparcie. Zapraszam księdza kanonika Stanisława Musiewczyka i panią katechetkę Annę Rycowę do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej. Kiedy tam przebywali, nadszedł na marny czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie.